Witam. Cześć. Następnie chciałem zaznaczyć, że nie wiem, co tu robię. On też nie wie, co tu robi. Ale pomysł jest taki, że nazywamy się na pewno w jakiś sposób. Wy już wiecie, jak to oglądacie, to już jest napisane, jak się nazywamy. My jeszcze nie wiemy. Staram się tam, te spodności mamy i będzie wydane. Tak. Na pewno będzie to program edukacyjny, który bawiąc uczy, ucząc bawi. Nie uczy. Nie nauczycie się nic, ale być może odpowiemy na pytania, o których nigdy nie myśleliście. Co będziemy robić dzisiaj, Krzysztofie? Dzisiaj będziemy zaparzać herbatę w kawiarce. Tak, bo sama nazwa mówi, że to jest kawiarka, ale moim zdaniem ktoś to kiedyś źle wymyślił. Mógł nazwać to herbaciarka, albo nawet... Herbatnik. Herbatnik, o herbatnik, tak. Tak, to jest nowa koncepcja. Tak. Już przygotowaliśmy się trochę do tego odcinka. Jeszcze. Mamy kawiareczkę, wszystkie części, mamy młynek. I dzisiaj będziemy bawić się oczywiście najlepszą z herbat. Czyli za darmo. Czarny Ceylon, klasyczny. Ja to mienimy na mniejsze części. Tylko kawiarka. A nie znałeś? Jak zawsze mogliśmy użyć wkrętarki, natomiast niestety nie mamy żadnej wkrętarki. No, tak. Musimy kupić śrubokręt na loterię. Na AliExpress, więc zakładam, że jak mówimy go dzisiaj, to za rok będziemy mieli. Przy 44 odcinku na pewno będziemy mieli kawę śrubokrętem. To pytanie, czy krzyżak mieli lepiej, czy może płaski? Wydaje mi się, że chyba przesadziliśmy z tym zmienianiem troszeczkę. Jest dawaj. Nie, mielenie jest na taki jest mało dobry chyba. Pył. Nie przewidzieliśmy tego, że kawiarka po wlaniu gorącej wody będzie gorąca. Teraz nie w to stronę. Żeby nie było, mieliśmy po prostu z kawiarki, kiedy służyła ona do kawy. Kiedy służy do herbaty, to już jest ciężej. Lecimy. I żeby było jasne, my nie mówimy, że ma to sens. My mówimy, że chcemy sprawdzić. My standardowo, jak w przypadku kawiarki, czy tam herbaciarki, czekamy, aż herbata nam pojawi się w górnej części zbiornika. Ale powiem szczerze, że jest czarna. Nie pachnie, weź oczy. Nie, naprawdę, poczek pachnie. Może będzie bardzo duży TDS tej herbaty, będziemy musieli ją rozcieńczać. Chyba mamy to. Dobra. To może Krzysiek, ty pijesz pierwszy, a ja sprawdzam, jak ty pijesz. Bardzo mało jej wychodzi. Zmienić na bardzo drobny pył i zrobić espresso z Ceylonu. I na tej podstawie zrobimy latte. Jest bardzo dobrze zaparzone, także jakbyście chcieli mieć mocną herbatę pobudzającą na śniadanie, dwa łyki. Siada bardzo fajne nuty. Dobrze, dobrze. Wydaje się, że pierwszą nutą to jest taka stara 16. Potem przychodzi w ósemkę. Klucz wielolubny. Piłem gorsze kawy z kawiarki. Piłem lepsze herbaty z saszetki. To mam potencjał. Być może za drobno zmieniliśmy. To może być powód. Kolejnym powodem może być fakt, że zmieniliśmy za grubo i to ma być jeszcze bardziej gorzkie i ciężkie. I wtedy możemy zrobić z tego latte, albo na przykład rozcieńczyć wodę, zrobić ice tea, bo mamy koncentrat. Może to być bardzo dobra podstawa do czaju. Zmieszamy to z przyprawami jeszcze i dolejemy później mleka i mamy czaj. Na pewno drugi raz zrobimy tego samego, tylko i wyłącznie, żeby się tego napić. Nie warto. Jest gorzkie, ciężkie i smakuje jakby ktoś po prostu nie kochał. Jakbyście kiedyś czuli miłość, wstali sobie rano, myślicie, ale to się nie kocha, czuje to herbatną, ją pijecie i uświadamiacie sobie, że nie, że to było kłamstwo. Ta herbata smakuje kłamstwo. Tym mało optymistycznym akcentem zakończymy ten odcinek. Bo to ma potencjał, ale czy jest warte zachodu? Nie jest. Do zobaczenia. Dziękuję.